Przed mikrofonem Robert Kawka. Rząd przełożył dyskusję o wynegocjowanej umowie gospodarczej między Unią Europejską a Kanadą. Premier deklaruje, że to porozumienie nie może zacząć obowiązywać bez ratyfikacji ze strony parlamentów narodowych. W tej sprawie dziś odbędzie się kilkukrotnie przekładana debata w Sejmie. Beata Szydło na konferencji prasowej przekonywała, że ostateczne stanowisko wobec tego porozumienia nie zostało przez rząd przedstawione. W tej chwili, jak Państwo wiecie, dyskusja toczy się oczywiście w Unii Europejskiej, ponieważ dotyczy tego, czy Unia Europejska może w imieniu swoich członków podpisać to porozumienie. Natomiast tutaj jest jasne stanowisko, że musi to być umowa mieszana, czyli nawet jeżeli Unia Europejska podpisze umowę, to wówczas polski parlament musi ją ratyfikować, ażeby ona zaczęła obowiązywać. To są gwarancje, które dla nas są bardzo istotne. Premier dodała, że rząd ma jeszcze kilka innych wątpliwości, które w toku negocjacji są wyjaśniane. A negocjacje w tej sprawie trwały już 5 lat i zakończyły się we wrześniu 2014 roku. Porozumienie ma być zawarte w tym miesiącu podczas szczytu Unia Europejska-Kanada. CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą. Według jej założeń mają zostać zniesione cła, a handel między Unią a Kanadą ma zostać znacząco zliberalizowany. Burza po komentarzach szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego o protestach przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy w sprawie przerywania ciąży. Minister powiedział w TVN24, że demonstracje zwołane pod hasłem czarnego protestu były kpiną. Opozycja ostro skrytykowała szefa dyplomacji, zaś premier Beata Szydło wezwała go na rozmowę, przypominając, że pomysły zmian prawa aborcyjnego nie wypływają od rządu. Szef PO Grzegorz Schetyna ocenił, że słowa ministra pokazują arogancję władzy, a partia rządząca bardzo ucierpi na takich wypowiedziach. Za takie zachowania, które widzimy w ostatnich dniach, PiS zapłaci polityczną cenę i ona będzie bardzo dla nich bolesna. Liderowi PO wtórowała Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej. Jest to cynizm, jest to totalna znieczulica, jest to obraźliwe w stosunku do kobiet. Minister Witold Waszczykowski ze swych słów się nie wycofał, argumentując, że o sprawach życia i śmierci nie rozmawia się na ulicy, a niektóre z haseł pojawiających się na manifestacji przeciwników zakazu aborcji miały wulgarny charakter. Szef dyplomacji został jednak wezwany na rozmowę do premier Beaty Szydło. I jasno powiedziałam mu, że nie będzie z mojej strony aprobowanie takiego komentowania tych wydarzeń. Premier zapewniła również, że rząd nie pracował i nie pracuje nad prawem zmieniającym przepisy aborcyjne. Karol Dermoros, Polskie Radio. Pracujący w Stanach Zjednoczonych brytyjscy naukowcy są laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Wyróżniono ich za badania nad egzotyczną materią w świecie kwantowym. Laureaci to David Tolles, Duncan Haldane i Michael Kosterlitz. O ich wyróżnieniu poinformowała w Sztokholmie Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Szczegóły Rafał Moczyk. For theoretical discoveries. Za teoretyczne odkrycia topologicznych przemian fazowych i topologicznych stanów materii uzasadnił decyzję sekretarz Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Göran Hansson. Komitet Noblowski podkreśla, że szczegółowe zrozumienie zmian stanu skupienia materii na poziomie atomów, a także wiążącej się z tym matematyki, jest niesłychanie istotne, na przykład dla elektroniki. Nobliści opublikowali wyniki swych badań w latach 80. i były one inspiracją dla całych pokoleń uczonych. Odkrycia laureatów mogą pomóc w konstruowaniu nowych materiałów i nowej elektroniki, być może nawet nowej generacji wydajnych i bezpiecznych komputerów, tak zwanych komputerów kwantowych. Bułgaria formalnie zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kristaliny Georgijewej na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Decyzja władz w Sofii zwiększa szanse Polski w walce o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Formalne rozpoczęcie starań na stanowisko sekretarza generalnego ONZ może oznaczać, że Bułgaria wycofa swoją kandydaturę z walki o rotacyjne miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. Mówił o tym niedawno w wywiadzie dla Polskiego Radia minister Witold Waszczykowski. Bułgaria będzie się musiała zdecydować. Jeśli zdecyduje się na stanowisko sekretarza generalnego, no to zapewne ustąpi nam miejsca i wtedy będzie nam troszeczkę łatwiej. Przedstawicielka stałej misji Bułgarii przy ONZ Leczezara Stoeva powiedziała jednak,
że na razie żadne decyzje w sprawie rezygnacji z walki o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa nie zapadły. Nie wycofaliśmy naszej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa. Jest ona nadal aktualna. Polska zabiega o rotacyjne miejsce w Radzie Bezpieczeństwa na lata 2018-2020, przypadające krajom z Europy Środkowo-Wschodniej. W ONZ mówi się również, że z naszego regionu może pochodzić nowy sekretarz generalny i że będzie to kobieta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie duże i opady deszczu, a w górach śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura od plus 1 w Karpatach przez 6 na Podkarpaciu do 13 stopni na ziemi szczecińskiej. Nadal będzie silnie wiać, zwłaszcza nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 3:00, teraz w Polskim Radiu 24 zapraszam na rozmowę Krzysztofa Grzybowskiego o problemie przybywających w Polsce dzikich złomowisk. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w naszym studiu pan Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i niestety teraz nie będzie nazbyt mile i nazbyt optymistycznie. Polska podobno jest absolutnym rekordzistą, liderem w Europie, jeżeli chodzi o nielegalnie złomowane samochody. Do tej pory mówiło się o tym, że rocznie nielegalnie złomuje się w Polsce nawet 400-600 tysięcy samochodów. No i jakby tego było mało, to w wyniku pewnej zmiany, która dokonała się pod koniec ubiegłego roku, najprawdopodobniej tych samochodów co roku przybywać będzie nam coraz więcej, bo jak się okazuje, to już są dane pochodzące od pana stowarzyszenia. W ostatnich miesiącach można było zauważyć to, iż zwiększa się liczba samochodów rejestrowanych, a jednocześnie zmniejsza się liczba samochodów wyrejestrowanych. No i pytanie, na czym polega ten cud i ta różnica, że tu przybywa, a tam, no właśnie, a tam powinno przecież też przybywać, a ubywa. Tak, mamy dość duży poziom szarej strefy w Polsce i wspomniana przez pana redaktora cyfra 400-500 tysięcy jest jak najbardziej cyfrą uzasadnioną. W Polsce mamy zarejestrowanych pojazdów około 32 milionów, z tego tylko ubezpieczonych niepełna 20 milionów. A cała reszta? Stąd też 12 milionów w ostatnim czasie zostało zdemontowane właśnie w szarej strefie. Najczęściej są to martwe dusze, czyli które figurują w rejestrach, a ich nie ma. Teoretycznie te samochody jeszcze powinny jeździć, w rzeczywistości ich nie ma. Teoretycznie trudno określić, które pojazdy są, a których nie ma. Ale mówimy o liczbie 12 milionów pojazdów, co do których my nie mamy takiej wiedzy i takiej pewności. Tak, tak. Fundusz w odpowiedzi na nasze pismo do różnych resortów w tej sprawie odpowiedział, że w zasadzie pojazd, który nie istnieje, nie podlega ubezpieczeniu. Ale pytanie, które pojazdy istnieją, a które pojazdy nie istnieją. Dlatego, ażeby zmienić tą sytuację, należałoby zacząć od egzekwowania prawa, które dzisiaj istnieje, zanim zaczniemy to prawo poprawiać. Ale pojawiły się takie informacje, że w jakiejś mierze przynajmniej za tą jeszcze gorszą sytuację odpowiada fakt, iż zmieniono przepisy, to znaczy jeszcze poprzedni Sejm zniósł opłatę recyklingową w wysokości 500 zł, którą doliczano do ceny używanych aut z importu i to był pierwszy błąd. Drugi to taki, że zniknęła, bo przynajmniej znacznie zmniejszyły się dopłaty dla legalnie działających złomowisk. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tak. Od tego roku została zniesiona opłata recyklingowa w kwocie 500 zł z takiego powodu, ponieważ ta opłata była niezgodna z prawem unijnym. Mhm. Jak ona funkcjonowała, przepraszam? Każdy, który wprowadzał pojazd, a nie był to producent, czyli profesjonalny sprzedawca, który wystawiał kartę pojazdu, miał obligatoryjnie obowiązek zapłacenia kwoty 500 zł. Ta kwota trafiała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i była wypłacana w formie dopłat do demontażu prowadzącym stację demontażu na podstawie składanych sprawozdań. Wprawdzie ta dopłata, ten system miał pewną wadę, dlatego że był ograniczony pomocą publiczną de minimis i nie wszystkie podmioty prowadzące stacje demontażu w różnym stopniu mogły z tej pomocy korzystać. Dlaczego rząd zdecydował się na zlikwidowanie tej opłaty? Mógł zastosować również tą opłatę w stosunku do pozostałych podmiotów, czyli do producentów samochodów. Niemniej jednak dość silne lobby producentów samochodów wybrało,
wybrało, czy zasugerowało wariant inny, czyli zniesienie całkowite tej opłaty. Mogli płacić wszyscy, wówczas to by było zgodne z prawem unijnym. Wybrano wariant, nikt nie płaci. Dlatego jak nie ma też wpływów do funduszu, to i nie ma analogicznie dopłat do demontażu. Skutkiem tego jest właśnie to, co widzimy w statystykach. Zwiększa się liczba pojazdów rejestrowanych, zmniejsza się liczba pojazdów wyrejestrowanych na podstawie kasacji. Co nie oznacza, że te samochody nadal funkcjonują, nadal jeżdżą, nadal gdzieś stoją. No ale w takim razie to jest błąd, wydawałoby się, dość oczywisty. Tak. Nie wiem, z jakiego powodu w ostatniej chwili poprzedni rząd wycofał się z rozwiązania, które mogłoby tą sytuację ustabilizować. To znaczy, był taki już projekt, który stawał 3 razy czy 4 razy na Radzie Ministrów, ażeby ostatni użytkownik pojazdu, który przekazuje pojazd do stacji demontażu, otrzymał premię. W projekcie była wprawdzie kwota 400 zł, myśmy postulowali, żeby to była kwota 500 zł. Niestety w ostatniej chwili z tego projektu się wycofano i dalsze procedowanie było już bez tego systemu zachęty ekonomicznej dla ostatniego użytkownika. Zachęta ekonomiczna dla ostatniego użytkownika skłaniałaby go do przekazania tego pojazdu do właściwe miejsce. No, nikt nie chciałby tak po prostu lekką ręką machnąć na pół tysiąca złotych. No, wiemy, jak działa program 500+, to ożywienie gospodarcze, zwiększony import używanych samochodów, tak niektórzy mówią, ale też i nowych. To byłoby zbyt duże obciążenie dla budżetu, dlatego z tego pomysłu się wycofano? Nie, byłoby to duże obciążenie dla budżetu, dlatego że projekt przewidywał utrzymanie jakby tej inaczej nazwanej opłaty recyklingowej. Czyli tej pierwotnej 500 zł, tak, którą... Tak, tylko obejmowałoby to wszystkie podmioty, tak jak wspomniałem, a ostatni użytkownik otrzymałby 500 zł. Ale ponieważ zrezygnowano z tego pierwszego rozwiązania, automatycznie zrezygnowano również z drugiego. Dokładnie. No i pozostawiono w takim razie, no, można powiedzieć, pewnego rodzaju pustkę, niszę. Tak, mamy dużo niepokoju, przyglądając się tym statystykom, bo to jest pierwsze półrocze, które zostało przez nas zbadane. Nie wiemy, w jakim kierunku będzie to się, czy będzie zwiększenie tej szarej strefy, czy utrzyma się tylko na takim małej korekcie, trudno mi powiedzieć. Zaskakujące jest też to, że pomysłowość Polaków nie ma granic. Otóż Polacy dotychczas eksportowali na zewnątrz używanych samochodów około 10 tysięcy. Nagle po zniesieniu tej dopłaty do demontażu, ten teoretyczny, w mojej ocenie, eksport wzrósł 4-krotnie. Czyli tak prawdę mówiąc, są to na pewno fikcyjne poświadczenia sprzedaży pojazdu za granicę, ażeby go można było pozostawić i demontować w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Gdzie te samochody najczęściej lądują? Najczęściej te samochody lądują w takich mniejszych miejscowościach, poza miastem, poza jakby zasięgiem inspekcji ochrony środowiska czy innych inspekcji, takich jak Straż Miejska, i w tych obszarach są demontowane. Czy to nie jest tak, że ktoś wywozi ten samochód do lasu i on sobie tam przez 20 lat stoi i rdzewieje? Tylko... Do lasu lub do innych miejsc mogą trafiać te elementy pojazdu, które są niebezpieczne i których nie można sprzedać. W dniu dzisiejszym dostępność do internetu każdego obywatela powoduje, że tak naprawdę mamy wirtualny sklep z częściami, w których na niektórych portalach jest ich 11 milionów i każdy może po prostu do tego sklepu swoją tą część, gdzie pochodzi z jego pojazdu zatopionego w celu demontażu na części wystawić. W związku z tym nie mamy, można powiedzieć, szansy konkurować z tymi osobami, które nie płacą podatków z tego tytułu, nie mają żadnych obowiązków, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, sprawozdań i tak dalej. Tych zagrożeń jest tak naprawdę całkiem sporo. Z jednej strony nieuczciwa konkurencja, no i niejako wyrzucanie z rynku tych, którzy rzeczywiście w sposób legalny chcą handlować częściami zamiennymi do samochodów, nawet tymi używanymi, płacą legalnie podatki i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że ich usługi będą po prostu automatycznie, no nie będą w żaden sposób mogły konkurować z tymi, którzy handlują tymi częściami na lewo. To jest jedna rzecz. No, po drugie, na własne życzenie sprawiliśmy, iż Polska staje się, no, takim samochodowym śmietniskiem. Dosłownie. Polska, może nie nazwałbym tego śmietniskiem. No, przepraszam, jeżeli mówimy o 12 milionach samochodów, co do których nie wiemy, czy one dalej istnieją, czy nie, to
to ja się upieram, że to jest śmietnisko. To jest śmietnisko pozostałości po demontażu samochodów. Znaczy samych samochodów, one dość krótko żyją w Polsce i raczej trafiają już później różnymi drogami do hut, czy do odlewni metali, czy też do innych zakładów, które te surowce przerabiają. I same na przykład zjawisko napływu używanych samochodów do Polski jest zjawiskiem pozytywnym. No, pod warunkiem, że będą to samochody po tym czasie, okresie eksploatacji odpowiednio zagospodarowane. Ja chciałbym dodać jeszcze jedną taką kwestię, gdzie tutaj jakby nie pomagają nam producenci samochodów, którzy wręcz odwrotnie przeszkadzają nam w możliwości lepszego wyniku ekonomicznego poprzez stosowanie pewnych barier w stosowaniu części zamiennej do innego pojazdu. Są to tak zwane zabezpieczenia elektroniczne, gdzie na przykład reflektor z samochodu uderzonego, który został cały dobry, a samochód ma 4000 przebiegu, jest to bardzo dobry element, nie może być zastosowany w tym samym modelu, tej samej marki, ponieważ są zabezpieczenia elektroniczne. No, możemy się domyśleć dlaczego. Oczywiście, że możemy się. To po prostu również powoduje, że nie mamy odpowiednich przychodów, ażeby nam się bilansowało. Czyli ta część, o której teraz wspominamy, mimo tego, że jest w 100% sprawna, ona nie może trafić do ponownego obrotu. Może trafić, ale są bariery pewne. Mhm. Musimy szukać obejść, musimy szukać, no może nie jesteśmy hakerami, ale musimy szukać innych rozwiązań. No tak, ale to może po pierwsze budzić wątpliwości co do kwestii prawnych, czy możemy tak robić teraz. No dwa, zmusza to klienta do tego, żeby, rozumiem, kupił w 100% nową, nieużywaną część w sklepie filmowym. Za dużo wyższe pieniądze. Tak, kłóci się to również z lansowaną przez Unię Europejską i przez Polskę tak zwanego systemu w obiegu zamkniętym, gdzie się promuje się po prostu powtórne użycie w jak największym stopniu. Jakie rozwiązanie, niekłopotliwe, które nie obciążałoby na zbyt mocno kieszeni kierowców, mogłoby przynajmniej na chwilę częściowo ten problem rozwiązać? Przede wszystkim uporządkować przepływ informacji o pojazdach. Na dzień dzisiejszy ani policja, ani inne urzędy nie mogą kontrolować, kto jest aktualnie właścicielem pojazdu. To jest po prostu w XXI wieku coś, co no, może tylko śmieszyć. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli służby odpowiedzialne za kontrolę na przykład OC miałyby informacje, kto jest aktualnie właścicielem i rzeczywiście kontrolowały, czy elektronicznie, nie potrzeba tu tutaj na drodze. To są pieniądze dla budżetu. Tak, oczywiście, że tak. To jest takie rozwiązanie, które przymusiłoby pozbycie się tego pojazdu, bo stawka OC jest dość wysoka i każdy, kto miałby co roku płacić, pozbyłby się tego w sposób legalny pojazdu. No oczywiście, że nie eliminujemy takich rozwiązań jak sprzedaż na tak zwanego słupa, czy sprzedaż na osobę, która mieszka w zawsze. Tylko pytanie, czy należy je ułatwiać? Należy utrudniać to przede wszystkim. I drugim rozwiązaniem, gdyby tego było mało, to powrócić do tego systemu zachęt ekonomicznych, które mogą być chyba najlepszym rozwiązaniem. Czyli ostatni właściciel dostaje pewnego rodzaju bonus za to, że odprowadzi swój samochód do legalnej stacji, gdzie ten samochód zostanie zezłomowany. Pan Adam Małuszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Krzysztof Grzybowski. 3:18 to jest Polskie Radio 24. Czas na powtórkę wczorajszej debaty poranka. Przy mikrofonie Robert Walenciak. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Zapowiedziane przez premier Theresa May rozpoczęcie procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przed końcem marca 2017 roku wskazuje na twardy Brexit bez zachowania swobody przepływu osób, piszą brytyjskie gazety. Dziennik The Guardian podkreśla, że o ile premier mówiła o nadziei na stworzenie po Brexicie pewnego rodzaju dojrzałej, opartej na współpracy relacji, którą mogą się cieszyć przyjaciele i sojusznicy, to może się to okazać politycznie bardzo trudne. Ktokolwiek widział negocjacje handlowe oparte na logice cios za cios albo bezkompromisowy sposób, w jaki Unia Europejska traktowała kolejne rundy rozmów dotyczących ratowania Grecji, nie powinien mieć wątpliwości, że apelowanie do przyjaźni nie wystarczy wobec Brukseli, oceniła gazeta. W podobnym tonie wystąpienie May komentuje The Times, zwracając uwagę na potencjalne kłopoty polityczne związane z próbą radykalnego opuszczenia Unii na własnych warunkach. O Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w obliczu Brexitu i innych wyzwań porozmawiamy w naszej dzisiejszej debacie poranka. Robert Walenciak, dzień dobry. Ze mną w studiu dr Bartosz Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Oraz Agata Kasprowicz.
Brexit. Wiemy, kiedy ten proces się zacznie, czyli marzec 2017. Wiemy, że potrwa około 2 lat. No, ale o co będą się spierać? Co to znaczy na twardo, a co to znaczy na miękko? Bartosz Rydliński. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc nade wszystko będą się spierać o to, na jakich warunkach Wielka Brytania opuści Unię Europejską oraz czy Wielka Brytania będzie miała dostęp do jednolitego rynku. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my mówimy trochę o fakcie medialnym, bo jak wczoraj powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, tak długo, jeżeli Komisja Europejska nie uzyska pisemnego jakby takiego określenia albo takiej informacji, że Wielka Brytania opuszcza Zjednoczoną Unię Europejską, no to nie mamy o czym rozmawiać, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że wczorajsze wystąpienie Theresy May to było wystąpienie na konwencji partyjnej Torysu Birmingham. To jest póki co fakt medialny, a nie fakt polityczny. Natomiast przypuszczam, że Unia Europejska, szczególnie wyznaczając Francuza jako głównego negocjatora, pokazuje, że to nie będą miękkie, lekkie negocjacje. Tym bardziej, jak pan redaktor Wanciek już wcześniej zauważył, my widzieliśmy, jak Unia Europejska potrafi negocjować z takim państwem jak Grecja. Więc myślę, że to naprawdę będzie proces długotrwały, bardzo, można powiedzieć, politycznie krwawy. Tym bardziej, że Unia Europejska nie może zgodzić się na to, co wczoraj powiedziała Theresa May, że oni by chcieli bardzo mieć dostęp do jednolitego rynku i ograniczyć migrację. Czyli tak się nie da. Czyli co, Wielka Brytania zbiera siły przed tymi negocjacjami? No pewnie tak, to jest zresztą ciekawe, co pan doktor powiedział, że to jest bardziej fakt medialny. Przypomnijmy, że te negocjacje miały rozpocząć się, czyli artykuł 50 miał wejść w życie pod koniec 2016 roku. Takie były oczekiwania, później była wielka niewiadoma. Nikt z brytyjskiego rządu nie chciał powiedzieć, kiedy te negocjacje tak naprawdę się rozpoczną. No i kiedy wreszcie pani premier Theresa May wskazała ten konkretny termin, wszyscy bardzo się ucieszyli. No i jest to bardzo ważną wiadomością, jak rozumiem, dla wszystkich stron, pewnie przede wszystkim dla strony unijnej, optymistyczną, no bo to przecież Unia Europejska naciskała mocno na Wielką Brytanię, żeby wreszcie podała termin rozpoczęcia negocjacji. Donald Tusk powiedział wręcz, że piłka jest po stronie Wielkiej Brytanii i czas wreszcie tą piłką zagrać. No i na pewno tak, to będzie pewnie walka o jak najlepsze warunki dla Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, tak jak też pan doktor wspomniał, na pewno chce pozostać, chce mieć miejsce we wspólnym rynku. No w zamian pewnie jest takie oczekiwanie, żeby cały czas respektowała tą swobodę przepływu pracowników. No, to jest tego z nie kolei chcą. Problem, to prawda? Jest dla nich główny problem. Też chyba ważne jest to, co powiedziała pani premier Theresa May, że nie jest potrzebna zgoda parlamentu, czyli wykluczyła absolutnie nadzieję wszystkich, którzy pewnie sądzili, że być może jeszcze ten Brexit można jakoś zatrzymać, co z kolei, i tutaj już wkraczamy w problemy brytyjskie, polityczne, to się bardzo nie spodobało w Szkocji, to się bardzo nie spodobało premier Szkocji Nicola Sturgeon, która zaraz po Brexicie, zaraz po referendum 23 czerwca zapowiadała, że nie wyklucza drugiego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Później te nastroje separatystyczne, przynajmniej te hasła polityczne troszeczkę przycichły. No pytanie, co będzie teraz? Już Nicola Sturgeon powiedziała, że bardzo jej się nie podoba to, że Szkocja nie jest brana pod uwagę w taki sposób, w jaki powinna być brana pod uwagę, bo Theresa May powiedziała, że nie ma opcji dla Szkocji, że zostaje w Zjednoczonym Królestwie, a jednocześnie w Unii Europejskiej. To się Szkotom bardzo nie podoba. No ja odnoszę wrażenie, że w tej chwili główny chaos i ten chaos jakby nie zmniejsza się, jest w Wielkiej Brytanii, bo mamy problem Szkocji, mamy wewnętrzne problemy i wśród Torysów, ale i wśród Labour, prawda? Więc cóż tam się dzieje? Czy oni wreszcie się uspokoją, czy będziemy przez najbliższe miesiące, lata mieli kompletny bałagan na wewnętrznej scenie politycznej Wielkiej Brytanii? Bartosz Rydliński. Moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z pogłębiającym się kryzysem politycznym, ale też ekonomicznym, bo proszę zwrócić uwagę, że po wczorajszym zapowiedzi Theresy May euro umocniło się w sposób nieprawdopodobny do funta sterlinga. Londyńskie City ciągle płacze, raczej to jest tak, że oni się ciągle nie mogą z tym pogodzić, bo prosty przykład państwu podam. No co jeżeli faktycznie Unia Europejska powie, że no nie macie dostępu do jednolitego rynku?
Znaczy, no wtedy w zasadzie londyńskie City traci na znaczeniu, czyli po prostu ten rozwód z orzeczeniem winy, który Bruksela będzie chciała jakby zadeklarować, świadczy jasno i wyraźnie, że Wielka Brytania staje się w takim globalnym układzie handlowym wyspą na uboczu, prawda? I w tym momencie siłą rzeczy ten kryzys będzie się pogłębiał, bo nagle się zacznie szukanie winnych, prawda? Kto za to odpowiada, prawda? Czy my, czy elity, czy obywatele, czy Szkoci, czy Walijczycy, czy Anglia, prawda? Czy Irlandia Północna. W sensie, że tu się zacznie naprawdę... Nigel Farage. Ale też wielu ministrów rządu Camerona, którzy przeciwko swojemu premierowi mówili... Z Cameronem na czele. Tak, którzy mówili jasno i wyraźnie, że Brexit to jest to, prawda, i że teraz będzie niepodległe, suwerenne państwo brytyjskie. Ale ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że ten czas, o którym mówimy, może wyłącznie pogłębiać ten kryzys. Bo ja sobie tu zapisałem, że mamy tak, marzec 2017, początek negocjacji. Ale już w czerwcu 2019 roku są wybory do Europarlamentu. Prawda? I co wtedy? Czy do tego czasu Unia Europejska mówi, no dobrze, słuchajcie, no to my robimy wybory do Europarlamentu bez Wielkiej Brytanii, komisarza jednego sobie gdzieś tu, nie wiem, albo połączymy z jakimś innym komisarzem, prawda, bo to wtedy też się wiąże z obsadą stanowisk, prawda, później. Co robimy z kadrą biurokratyczną ze Strasburga, z Brukseli, kadrą dyplomatyczną, gdzie Brytyjczycy są absolutnie jednym z wiodących narodowości w dyplomacji unijnej. Znaczy to są problemy faktyczne, radykalne, na które sobie Wielka Brytania musi odpowiedzieć bardzo szybko i więc, jeżeli Theresa May powiedziała, że rozpoczynamy w marcu, no to ja mówię, no to czerwiec 2019, no to ja w takim razie życzę pani premier, żeby do tego czasu ze swoimi negocjatorami wynegocjowała dobre warunki, tym bardziej, że Unia Europejska, przypuszczam, że czapkami nakryje biurokratycznie liczebnie, prawda, że w sensie jak będą ten stół negocjacyjny, to po prostu jak Unia Europejska się weźmie do kupy, to po prostu przejść tą brytyjską wersję, może po prostu jakby w pełni osaczyć, prawda? Ale z drugiej strony to Agata Kasprolewicz o tym wielokrotnie mówiła ze swoich relacjach z Wielkiej Brytanii. Jest grupa, która cieszy się, grupa mediów, która cieszy się z tego, że nastąpi Brexit, że wreszcie Wielka Brytania odzyska niepodległość. To są tabloidy, oczywiście tabloidy, to jest brytyjski. Na czym polega ta logika tabloidów? Absolutnie inna niż logika poważnej prasy Guardian czy The Times. No pewnie na wzniecaniu emocji Brytyjczyków i pewnie cała ta kampania przedreferendalna na tym była zbudowana, bo to jest trochę podobny pewnie mechanizm, który teraz obserwujemy w Stanach Zjednoczonych przed wyborami. Odejście od faktów, mówi się o takim zjawisku post-factual politics, czyli polityka, która jest zupełnie oderwana od faktów, od rzeczywistości. I wiele bardzo ciekawych artykułów w Wielkiej Brytanii było na ten temat rzeczywiście w trakcie tej debaty napisanych, że politycy, i to poważni politycy, no nawet tacy jak George Osborne, prawda, minister finansów w Wielkiej Brytanii, mijali się z prawdą, prowadzili tę debatę gdzieś obok faktów, obok tej rzeczywistości, która istnieje. I to się, no tak, i takim motorem tego wszystkiego były też na pewno tabloidy, które wzniecały bardzo, moim zdaniem, niepokojące jednak emocje w Brytyjczykach. Ja w tym momencie niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć niektórych tytułów The Sun na kilka dni przed tym referendum, ale pewnie jest tak, że jeżeli zastanawiamy się nad zjawiskiem rosnącej ksenofobii w Wielkiej Brytanii i tych incydentach, które mają miejsce po referendum, i to jest pytanie, czy to jest problem systemowy, czy to są incydenty, ale na pewno pewne demony w Wielkiej Brytanii zostały uwolnione, czy to przez Nigela Farage'a, czy to przez UKIP, czy to właśnie przez tabloidy, które gdzieś w tym bardzo mocno uczestniczyły. Zawsze mówiło się, że elity brytyjskie są bardzo przytomne, tak to nazwijmy, że zawsze liczą się interesy brytyjskie, a nie jakieś emocje. I proszę bardzo, cóż to się ale stało? Ale mnie się zdaje, że Brexit, że to referendum było w dużej mierze buntem przeciw tym elitom, prawda? Bo oczywiście to był głos przeciwko Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale pod tym wydaje mi się, że było wielkie rozczarowanie, gniew i frustracje Brytyjczyków na to, jak wygląda brytyjski establishment, jak te elity oderwały się zupełnie od rzeczywistości zwyczajnego Brytyjczyka. Czy
Absolutnie, bo Brytyjczycy to jest naród handlowców, naród racjonalny, prawda? Naród, gdzie się urodził liberalizm, prawda? Nowe oświecenie i tak dalej. Ale ten establishment bardzo zmęczył tych Brytyjczyków. Zwróćmy uwagę, że w Manchesterze, prawda? W Czerwonym mieście, objawia się zarazem miłość ojca, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas przespowiadał. Racjonalny argument, aby pojąć wagę słów, nie oszczędził. Warto przypomnieć ofiarę Abrahama. Temu patriarchy, który był gotów nie oszczędzić syna swego jedynego. Bóg nie pozwolił złożyć go na ofiarę. Natomiast swego własnego, jednorodzonego, przedwiecznego syna nie oszczędził, ale wydał na śmierć dla naszego zbawienia. I stąd płynie ta pewność apostoła, że nikt i nic, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wraz z Pawłem Apostołem Kościół jest pewny owej przewyższającej wszystko miłości Boga, która jest ostatnim słowem samo objawienia się Boga w dziejach człowieka i świata poprzez krzyż. Wcześniej PKW zastosowała sprawozdanie wyborcze Komitetu Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, dzisiaj de facto stajemy przed ogromną tajemnicą Boga, który w Jezusie Chrystusa, Chrystusie ukochał każdego człowieka. To poprzez życie Jezusa Chrystusa, w sposób szczególny poprzez misterium paschalne Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Bóg złożył definitywny pocałunek miłości na kartach historii życia każdego człowieka. Do sprzedaży będą dopuszczone jedynie kobiety posiadające najwyższą, piątą klasę standardów komisyjnych. Czy moje serce jest otwarte na dar Jego przemieniającej miłości? To rozporządzenie ma służyć nam wszystkim i ma doprowadzić do tego, że z rynku znikną te tak zwane kopciuchy. O wprowadzenie norm od wielu lat zabiegali przedstawiciele alarmu smogowego. Bardzo liczymy na jak najszybsze przejście w życie tego rozporządzenia. Ono jest nadzwyczajnie w świecie potrzebne. Andrzej Dziwas, alarmu smogowego, obawia się jednak, że wprowadzenie norm spowoduje znaczny wzrost sprzedaży tanich i mniej ekologicznych pieców. Jednak mają pomóc przepisy wprowadzone przez samorządy województwa. Szereg województw planuje uregulowanie kwestii emisyjności kotłów, tak żeby wszystkie kotły spełniały wymagania emisyjne. Obecnie największą popularnością wśród Polaków cieszą się kotły najmniej ekologiczne. Stanowią około 70% wszystkich pieców wykorzystywanych w Polsce. Paweł Pawlica, biciem swojego serca nadać rytm życia ludzkiemu sercu. Z duchu wdzięczności stajemy przed tym, który oddaje swoje życie na drzewie krzyża z miłości do człowieka, telewizji Fox. Dziękując za ten dar, generał Igor Konoszenko z Ministerstwa Obrony poinformował, że kompleks rakietowy S-300 będzie miał za zadanie ochraniać rosyjską bazę morską w syryjskim porcie Tartu. Ma też ochraniać rosyjskie okręty znajdujące się w pobliżu linii brzegowej. Generał Konaszenkow zapewnił, że kompleksy S-300 mają charakter wyłącznie obronny i nie stanowią dla nikogo zagrożenia. Dlatego, jak stwierdził, nie do końca rozumie, dlaczego rozmieszczenie w Syrii S-300 wywołało takie poruszenie u zachodnich partnerów. Konaszenkow zauważył, że w regionie znajduje się już analogiczny rosyjski system Ford umieszczony na krążowniku Moskwa. Wcześniej, po zestrzeleniu przez Turcję rosyjskiego myśliwca, Rosja rozmieściła w Syrii kompleksy rakietowe S-400. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:33. Przed nami ciąg dalszy wczorajszej debaty poranka w Polskim Radio 24. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Robert Walenciak, rozmawiamy o Brexicie, o szmacie drogowej, którą zapowiedziała, czyli decyzję Theresa May. W demo studiu są Agata Kasprolewicz, naczelna redakcja publicystyki Międzynarodowego Polskiego Radia, doktor Bartosz Szczygiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest też profesor Tomasz Grzegorz Grosse, ateista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie profesorze. I mam od razu pytanie do profesora, czy Unia ma interes, by potraktować twardo, wręcz brutalnie Wielką Brytanię, czego Wielka Brytania, i to już widzimy z relacji BBC Gazet, zaczyna się po prostu bać. Spotkanie, a
w tematyce, to znaczy, tutaj zagadnień, które Państwu podział, proponujemy, tak wydaje, od 7 spotkań jest, no, siostra już właśnie 7 raz w tym zagadnieniu, prawda? Mówimy o sakramencie pojednania. Dzisiaj temat proponujemy z jednej strony, kolejny, część czyli państw nowe życie przywrócone przez Pana Boga w sakramencie pojednania potrzebuje odnowionego serca. I siostra tutaj taki obraz przytoczyła ewangeliczny, że nowe wino potrzebuje bowiem nowych kłaków. Ja chciałabym tylko może tak króciutko przypomnieć, że o tym sakramencie pojednania mówimy już na tak jak wspomniałam, na tym siódmym cyklu naszych rozmów mówiliśmy o tym, że sakrament pojednania nie jest tylko odpuszczeniem grzechów, nie jest tylko przebaczeniem, ale jest także przede wszystkim uzdrowieniem naszego wnętrza, naszego serca. Jest także tym, co sprzyja takiej wspaniałej relacji, nawiązaniu głębokiej relacji z Panem Bogiem. A dzisiaj na sposób taki szczególny siostra chciałaby zwrócić uwagę, kiedy my przystępujemy do sakramentu spowiedzi, żeby właśnie otworzyć się na to przygotowane przez Pana Boga łaski. Myślę, że trzeba wyjaśnić słowo bukłak, bo dla nie wszystkich ono może być jasne. Bukłaki to skrzane wory do przechowywania wina. I to opowiadanie, że o starych i nowych bukłakach można zastosować i do nas, przeżywających, doświadczających sakramentu pojednania. Czy sakrament pojednania ma stać się jak nowy bukłak, który ma zostać wypełniony winem? To Bóg przychodzi, aby mnie napełnić nowym życiem, życiem Bożym, życiem wiecznym. A zatem będzie chodziło o dwie rzeczy. O to Boże życie i o mnie, o moje nastawienie wewnętrzne. Czyli dzisiaj będziemy głównie mówić o tym, jakie ma nasze serce być, w jakim stopniu ono powinno być przygotowane, aby nastąpiło spotkanie z Panem Bogiem. Zatem nasuwa się też takie pytanie, trochę może przewrotne, siostro, czy ktoś może w jakiś sposób tak samowolnie napełnić się tymi Bożymi darami, czy tym Bożym życiem? To nie jest możliwe, dlatego że Boże życie, nowe życie, życie wieczne jest darem od Boga i to da nam darmo. To Jezus wysłużył nam ten dar, kiedy wziął na siebie nasze grzechy. My te grzechy z powieści świętej przynosimy. I On w zamian za to, to też niesamowita sprawa, w zamian za to napełnia nas nowym życiem. Jezus jako nowe wino wypełnia nas sobą i on zaczyna wnosić Boga w sobie, jest zanosicielem Boga. Jest to zatem coś takiego niezwykłego, jestem z jednej strony kruchym naczyniem, a muszę starać się o to, żeby tego wszystkiego nie zmarnować, tylko przynosić, jak nie roztrwonić, nie zatruć, nie zniszczyć. I dlatego też na pewno ważna jest troska, aby starać się, żeby Bóg się w moim wnętrzu czuł dobrze, czuł szczęśliwie. On chciałby na zawsze we mnie zamieszkać, żebym ja mogła na zawsze potem mieszkać z Nim wieczność. My o tym często zapominamy, że zapobiegamy i myślimy, troszczymy się o tym, żeby to nam było dobrze z Panem Bogiem. A tu już siostra powiedziała, że mamy pamiętać o tym, zatroszczyć się właśnie o to, aby to Panu Bogu było dobrze w nas, w naszym wnętrzu, w naszym sercu. To jest niesamowite. Siostro, a jakie warunki musi siostra o tym bukłaku, wyjaśniła nam siostra, co to jest ten bukłak. Pierwsza masowa fala to jest 2004-2005. Siłą rzeczy oni już spełniają wszystkie warunki. Spełniać ten bukłak. Ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że nagle Teresa May powie tym, którzy nie spełniają tych warunków, że ktoś tutaj dokaleje coś, żeby spacerować, prawda, promem przepłynąć przez rower. W samej Unii Europejskiej jest 2 miliony brytyjskich obywateli. W Irlandii, na Malcie. No to przecież to jest grupa narodowa numer 1. Więc to jest tak, że to działa w dwie strony. Czyli jeżeli Wielka Brytania będzie chciała bardzo radykalnie postąpić z tymi osobami, które nie spełniają tych warunków,
no to musi się liczyć z tym, że po prostu jest zasada wzajemności i Unia Europejska, przynajmniej część państw. Nie mówię, że wszystkie, bo oczywiście patrząc zwrócić uwagę, część państw, że Niemcy będą starały się to łagodzić. Ale jednak Unia Europejska jest takim kolektywem, prawda? No jeżeli nagle zobaczymy, że Niemcy z Litwini, prawda, są odsyłani, to przypuszczam, że Litwa też będzie pierwsza, która powie na Radzie Europejskiej, że skoro to wet za wet. Ale przypuszczam, że Teresa May ma tego świadomość. I elity brytyjskie mają tego świadomość. Proszę zwrócić uwagę, że no jeżeli naprawdę ten rozwój z orzeczenie winy po stronie brytyjskiego będzie tak, że nagle będzie jakaś, prawda, bariera celna, prawda, no to na tym zasadzie będzie każdy tracił, choć Wielka Brytania bardziej. No plus, proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to dalej jest członkiem Światowej Organizacji Handlu. A WTO już niejednokrotnie mówiło, prawda, że nie może, że państwa członkowskie te organizacje nie mogą na siebie nakładać takich barier celnych. Chociaż ostatnie zderzenie między Zachodem a Rosją pokazuje, że Światowa Organizacja Handlu to jest bezbronne, prawda, i nic nie może powiedzieć, prawda, bo w zasadzie i Zachód i Rosja w zasadzie łamią postanowienia tej organizacji, a nic się nie dzieje. Jeżeli Brytyjczykom ten twardy Brexit nie pasuje, jest dla nich gorszy, to dlaczego chcą tego twardego Brexitu? Jeszcze chciałam słowo dodać do tego, co mówił pan doktor, o tym, że rzeczywiście na pewno nie będzie tak, że pani Theresa May powie, dobrze, w takim razie wszyscy Polacy przyspokują i jadą do Calais, ale dzisiaj w Guardianie możemy przeczytać o tym, że minister zdrowia w Wielkiej Brytanii na trwającej cały czas konferencji konserwatystów w Birmingham ogłosi taki plan reformy struktury polityki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, którego celem jest ograniczenie uzależnienia tego systemu zdrowia w Wielkiej Brytanii od imigrantów. Co oznacza, że jasne, to nie jest tak, że kiedy to nawet wiecie, że dwa lata się skończą, wszyscy będą się spakować i wyjechać, ale te kroki są podejmowane. Że zresztą też pewnie warto przytoczyć słowa samego ministra spraw zagranicznych Borysa Johnsona, który powiedział wczoraj bardzo jasno, że nie ma żadnego kompromisu między wspólnym rynkiem a swobodnym przepływem pracowników. Że tutaj absolutnie nie należy jednego z drugim łączyć i Wielka Brytania nie postrzega tego jako jakiegoś kompromisu, który się narzuca w związku z tymi negocjacjami. Także pewnie to jest ważne. Ważne też w tym wszystkim jest pewnie to również, w jakiej sytuacji jest sama Unia Europejska. Bo zapytałeś się na początku, czy to jest w interesie Unii Europejskiej, żeby ukarać Brytyjczyków za Brexit. Z jednej strony tak jak pan profesor powiedział, zachowanie dobrych relacji gospodarczych jest na pewno w interesie Unii Europejskiej, ale z drugiej strony to jest trudne, żeby nie dać pewnie Brytyjczykom zbyt dobrych warunków wyjścia, no bo co wtedy żeby będzie? Żeby nie zachęcać innych. Zachęcać innych. I to jest, to będzie balansowanie na pewno i Wielkiej Brytanii, bo tam też trzeba wiele interesów pogodzić i na scenie politycznej i utrzymać jedność Zjednoczonego Królestwa, która, jak mówiliśmy, no nie będzie taka prosta, choćby z uwagi na Szkocję, zobaczymy. No ale też Unia Europejska jest w takiej sytuacji, w której nie może być za dobra, ale nie może być też zbyt sroga, prawda? Także myślę, że to są ciekawe rzeczy. Dodatkowo jeszcze zobaczymy, kto w tym czasie będzie kanclerzem Niemiec i zobaczymy, kto będzie prezydentem Francji. I to są też bardzo ważne rzeczy, jaki ton będzie dominował w Unii Europejskiej, być może zupełnie za dwa lata. No właśnie, może zupełnie inny niż dziś. To jest kluczowa kwestia, bo jeżeli za dwa lata obudzimy się w Unii Europejskiej, która jest jeszcze bardziej ksenofobiczna, jeszcze bardziej nacjonalistyczna, no to wtedy wiadomo, że ta narracja dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii może być po prostu jeszcze bardziej radykalna, prawda? To jest tak, że my nie wiemy, jak Unia Europejska będzie wyglądać za dwa lata. Zupełnie tego nie wiemy. Więc i wtedy te zmiany w państwach członkowskich i później po wyborach do Europarlamentu, prawda, i później przy wyborze nowego kierownictwa Komisji Europejskiej, to wtedy my tak naprawdę możemy się spotkać i powiedzieć, no to w którym to kierunku będzie szło. W którym kierunku to idzie, panie profesorze? Ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, to idzie przede wszystkim w tym kierunku takiego twardego Brexitu i stopniowo narastających emocji. Jeżeli się spełnią ten scenariusz, o których mówili moi przedmówcy, no to jakby te emocje będą jeszcze większe i zresztą to jest pewnego rodzaju cecha tych procesów dezintegracyjnych, z którymi mamy do czynienia obecnie. To znaczy, one wyzwalają pewne emocje i to nie jest tak, że my przesuwamy się o krok wstecz,
w procesach integracyjnych, czyli na przykład rezygnujemy z części regulacji, z części kompetencji, które przekazaliśmy do Unii Europejskiej i tak dalej. To nie wygląda tak łatwo, jakby sobie można było założyć z punktu widzenia pewnej strategii takiej czy innej. One mają pewną dynamikę politycznych emocji, która powoduje, że to wycofanie przebiega w takim procesie łatwo wymykającym się spod kontroli. I tego właśnie Brexit jest bardzo dobrym przykładem. To znaczy, to nie jest tylko tak, my nie chcemy być w tym klubie, no to przepraszam, mówimy sobie po dżentelmeńsku do widzenia i przestajemy. Tylko tu pojawiają się właśnie jakieś różnego rodzaju emocje czy działania, które no, mają właśnie dynamikę medialną, wyborczą i która niestety napędza te procesy w bardzo niedobrym kierunku. A jeśli mogę, powiedziałbym jeszcze do tego pytania wcześniejszego o to, co to oznacza dla Polski, bo ja się tutaj zgadzam z tym, że raczej nie powinniśmy się spodziewać jakiegoś wielkiego wyrzucania tych pracowników Unii Europejskiej, w tym Polaków, z powrotem, dlatego że jednak z tego, co ja słyszę, to ci wszyscy ministrowie, łącznie z tymi, którzy są najbardziej eurosceptyczni, którzy domagają się właśnie przywrócenia kontroli nad imigracją, oni mówią o kontroli. Tak? Oni nie mówią o tym, że my chcemy teraz ich wszystkich, że tak powiem, zawrócić, tylko oni chcą kontrolować jakby napływ, przede wszystkim napływ nowych imigrantów. Była nawet mowa o tym, żeby wprowadzić pewnego rodzaju pułapy, ile może przyjechać. Kontrola też może oznaczać po prostu pewnego rodzaju dobór. Jeżeli potrzebujemy na przykład lekarzy albo pielęgniarek, to ich będziemy przyjmować, ale jeżeli... System punktowy, który jest dokładnie, w Kanadzie czy w Australii. Dokładnie. To oznacza kontrola. Więc jeżeli ktoś ma pracę i potrafi się jakoś tam odnaleźć na tych wyspach, nie jest jakimś specjalnym uciążeniem dla tego systemu, typu nie popełnia przestępstw albo nie żyje tylko i wyłącznie z zasiłków, no to nie sądzę, żeby tutaj ktokolwiek się nim zajmował. Także to nie jest moim zdaniem wielkie ryzyko. Natomiast inna konsekwencja, która może nas dotknąć, ale to już bardziej nas w Polsce, to jest to, że możemy utracić 1 miliard euro rocznie samych funduszy strukturalnych. Także to będzie potężna wyrwa w budżecie Unii Europejskiej, która nas bezpośrednio dotknie i która, szczególnie jeżeli ten Brexit będzie twardy, czyli jeżeli oni nie będą należeli jakoś do tego wspólnego rynku w podobny sposób jak Norwegowie czy Szwajcarzy, no to oni wtedy nie będą płacić, mówiąc krótko, do budżetu. A my wierzymy, to jest budżet. A my jesteśmy tym zainteresowani, żeby płacili. Nie będą płacić, ale co ciekawe, nie będą też dostawać i to jest pewnie bardzo ciekawy przykład Walii, prawda, która dla mnie, szczerze mówiąc, jest zagadką. Próbowałam zrozumieć, dlaczego Walijczycy w większości, podobnie jak Anglicy, zagłosowali za Brexitem, mimo że są największymi chyba w całej Unii Europejskiej biorcami funduszów europejskich. To świadczy też o tym, o czym trochę mówiliśmy wcześniej, że to nie do końca pewnie było wszystko racjonalne i nie do końca wszystko oparte na faktach, tylko na pewnych emocjach. No i pytanie właśnie, co na przykład będzie teraz z Walijczykami, którzy w ogromnej, ogromnej części na tych funduszach europejskich polegali. Zaraz po Brexicie były już takie zapytania ze strony rządu walijskiego do Londynu, czy Londyn jakoś zrekompensuje te pieniądze, których Walia nie będzie z Unii Europejskiej dostawać. No Londyn powiedział absolutnie nie, więc to też są takie ciekawe konsekwencje dla samej Wielkiej Brytanii. Bardzo szczytnie. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że spokojnie, żeby tak trochę uspokoić te emocje z tym 1 miliardem. Proszę zwrócić uwagę, że jak już tą perspektywę budżetową przyjmowaliśmy dla Unii Europejskiej, gdzie Polska jest absolutnie beneficjentem, prawda, tam kluczowym, to już wtedy stare państwa Unii Europejskiej będzie, że to jest ostatni moment, kiedy wy będziecie dostawać tyle. Prawda? Że dlatego też tutaj ta cała dyskusja o tym, jak wydatkować te fundusze, prawda, że to jest tak naprawdę ostatni zastrzyk pieniędzy w taki sposób, jakby się kończy. Znaczy to jest tak, że dobrze, żeby wszystkie elity polityczne w Polsce miały świadomość, że tak, że kończy się coś w relacjach między nami a Unią Europejską, że Unia się zmienia i że ta Unia będzie bez Wielkiej Brytanii. To jest fakt.
Tylko teraz trzeba odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie, jak się do tego procesu ustawić. Ale moim zdaniem Polska powinna grać taką rolę, może tak trochę schizofrenika. W sensie. Dlaczego? Bo powinna być zarówno mówić, że chce mieć dobre relacje gospodarcze z Wielką Brytanią, ale mówić jasno i wyraźnie, że naszych obywateli będziemy chronić zawsze i wszędzie. Na dwa fortepiany. No ale to chyba tak jest, prawda? To nawet ale też... Tak, chociaż są takie głosy się pojawiają w polskiej debacie publicznej, że powiedzmy, że na przykład, że Wielka Brytania to dla nas, nawet jak wyjdzie z Unii Europejskiej, będzie nasz kluczowy sojusznik w Europie. No to chyba tego to jest chyba mało możliwe. Panie profesorze, jak ta Europa będzie wyglądała bez Wielkiej Brytanii, jak Polska powinna walczyć o mocną pozycję, no taką, która daje jej wpływy przeliczane na konkretne osiągnięcia. No, ja myślę, że będziemy tak czy inaczej związani z tą Wielką Brytanią, chociażby przez tą mniejszość Polaków, którzy tam mieszkają. Bez względu na to, czy ich tam jest 2 miliony, czy trochę mniej, to jednak to jest w dalszym ciągu jakiś tam odsetek naszych rodaków i oczywiście to trudno sobie wyobrazić sytuację, że nagle polski rząd się od nich odwróci plecami, bo już nie jesteście w Unii Europejskiej. Więc ja potrafię też zrozumieć, dlaczego w tych negocjacjach wcześniejszych polski rząd ich tak bronił gwałtownie, chociaż nasz strategiczny interes polegał na tym, żeby zatrzymać Brytyjczyków w Unii Europejskiej, więc mogliśmy oczywiście się zastanowić, czy tutaj nie stonować trochę tych naszych postulatów dotyczących właśnie tej mniejszości, czy naszych emigrantów na wyspy, biorąc pod uwagę, że o wiele ważniejsze z wielu różnych względów było pozostanie Wielkiej Brytanii właśnie między innymi po to, żeby tą grę wewnątrz Unii Europejskiej łatwiej prowadzić. W tej chwili, tak jak powiedziałem, Wielka Brytania wychodzi, wszystko na to wskazuje, z Unii Europejskiej już się nie da tego procesu odwrócić. My mamy swoich rodaków, którymi trzeba się jakoś tam opiekować, ale też mamy oczywiście jakieś inne relacje geopolityczne, ekonomiczne, które czynią z Wielkiej Brytanii jakiegoś tam naszego partnera i oczywiście to jest w dalszym ciągu ważne, żebyśmy układali z nimi jak najlepsze stosunki i też ten proces wychodzenia Wielkiej Brytanii pokazuje wychodzenia z Unii Europejskiej, kształtowanie tego procesu negocjacyjnego pokazuje, że Wielkiej Brytanii będzie zależało na tym, żeby mieć sojuszników wewnątrz. Kraje, które przychylniej na przykład się odnoszą do Brytyjczyków niż, dajmy na to, Francuzi, którzy mają takie troszeczkę nastroszone do nich podejście. To jest pewnego rodzaju zasób dyplomatyczny, który pozwala ułożyć między nami relacje. Wydaje mi się, że one mogą nam się przydać bez względu na to, co się stanie jeszcze z Unią, bo my musimy też pamiętać o tym, że ta Unia jest w stanie ogromnej destabilizacji. My nie wiemy, czy jak długo, że tak powiem, ta Unia wytrzyma, jak my długo wytrzymamy w tej Unii, jak długo ci politycy unijni wytrzymają z nami, ale nawet jeżeli my zostaniemy przesunięci na ten drugi plan, a wszystko na to wskazuje, bo nie chcemy wchodzić do strefy euro, to w takiej pozycji każdy sojusznik o charakterze geopolitycznym w Europie no jest mimo wszystko jakimś zasobem. Proszę zwrócić uwagę, że jest jeszcze bardzo ważna kwestia dotycząca relacji między Polską a Wielką Brytanią. To jest kwestia bezpieczeństwa. Tego, bo jak postrzegamy system na przykład natowski. Czy są rzeczy, które nas będą ciągle łączyć z Wielką Brytanią. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że Wielka Brytania ma specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. My byśmy bardzo chcieli mieć specjalne relacje. No ale my jesteśmy ciągle jakby w tej wspólnej grupie. Co prawda my nie jesteśmy anglosasami, ale wspólnie dokonywaliśmy na przykład agresji na Irak. To gdzieś jakoś nas łączy. Więc proszę zwrócić uwagę, że na szczycie NATO w Warszawie Wielka Brytania mówiła wspólnym głosem z Polską. No teraz Boris Johnson ostatnio, prawda, zasłynął między innymi z tego, że określił Rosję odpowiedzialną za ludobójstwo, prawda, co przypuszczam, że w niej nie jednej osobie w Warszawie się spodobało.
Miał też wizytę ostatnio na Ukrainie u Petra Poroszenki. No to jest tak, że to wyznanie wiary, prawda, polskiej polityki wschodniej było wypowiadane przez ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Co byśmy o nim nie mówili, bo jest to na pewno postać dość charakterystyczna. Czyli to tworzy się jakby nowy ład i my musimy znaleźć sobie dobre miejsce w tym nowym ładzie. Tak, a jeszcze a propos tego bezpieczeństwa, to muszę przyznać, że ci, jeśli mogę użyć takiego słowa, hardkorowi brexitowcy są jak najbardziej za bardzo mocną współpracą z NATO. Ja przed referendum w Wielkiej Brytanii byłam na takim spotkaniu tych właśnie hardkorowych brexitowców, którzy podkreślali, że Unia Europejska zagraża bezpieczeństwu Europy, dlatego że zamiast koncentrować się na mocnej współpracy wewnątrz NATO, to europejscy politycy myślą o jakiejś tam współpracy na szczeblu unijnym właśnie. Także to rzeczywiście jest ciekawy aspekt i zobaczymy oczywiście, jak dalej to, kto będzie zabierał głos w Wielkiej Brytanii. Natomiast ten mocny hard Brexit rzeczywiście pewnie bardzo, przynajmniej to były głosy, które słyszałam w Londynie. To oznacza bardzo mocną współpracę wewnątrz NATO. A jak Państwo sądzicie, jeżeli zostanie Londyn, przestanie być takim miejscem, centrum finansowym Europy, to wszystko zostanie gdzieś przesunięte. Nasz wicepremier już się zgłosił, zaoferował Warszawę jako te miejsce, gdzie bankowcy mogliby się przenieść. Osobiście w to nie za mocno wierzę, no ale mam pytanie, gdzie oni się przeniosą? Będzie Frankfurtu, czy dywersyfikacja będzie. To będzie tak, że oni będą chcieli i we Frankfurcie, i w Paryżu, i trochę w Europie Środkowej. I tutaj minister Morawiecki mówi, że w tym zderzeniu, nie wiem, z Bukaresztem, Warszawą, a Wiedniem, no to on się zgłasza, prawda, że tutaj witaj. Ale na pewno kapitał City będzie chciał dywersyfikacji, prawda, że też nie musiał wzmocnić aż tak bardzo Frankfurtu. No, proszę zwrócić uwagę, że to jest tak, że ta relacja niemiecka, można powiedzieć, relacje między niemieckim kapitałem a amerykańskim kapitałem nie są do końca, jakby powiedzieć, przyjazne. Prawda? To jest tak, że ten amerykański kapitał będzie chciał gdzieś tak skapywać. Ale nie jest to tak, że zaczyna się w tej chwili wojna, w cudzysłowie oczywiście, o to, która stolica będzie tak najważniejszym miastem Europy Środkowej. Czy to będzie Budapeszt, Wiedeń, Praga, czy Warszawa, teoretycznie najmniej ciekawa z tych wszystkich stolic, ale z drugiej strony stolica największego państwa, które samo jedno jest większe niż te wszystkie pozostałe razem wzięte. Czy tu nie rozpoczyna się ta gra? Panie profesorze? Bardzo możliwe, że tak. Chociaż też nie mamy pełnej jasności, co się stanie z Londynem, czy on rzeczywiście tak utraci zasadnicze przywileje czy kompetencje. Bo to troszeczkę przypomina tą sytuację, kiedy argumentem za przyjęciem euro w Wielkiej Brytanii swego czasu był właśnie ten argument, że my stracimy tą rangę centrum finansowego, no bo jak to jest możliwe, żebyśmy obsługiwali strefę euro. Okazało się, że oni zaczęli obsługiwać strefę euro i byli tym centrum finansowym numer jeden. Ja mam świadomość tego, że jeżeli oni utracą tak zwany paszport dla usług finansowych, czyli dostęp do wspólnego rynku, no to będzie to pogorszenie znaczące. Ale też nie dla całego sektora finansowego, bo duża część sektora będzie korzystała w dalszym ciągu jakby z tych usług, które oni oferują, w tym również dla instytucji finansowych i przemysłowych. Niekoniecznie będąc jakby częścią wspólnego rynku. Oni mogą być po prostu pewnym hubem finansowym, który będzie na przykład dostarczał różnych instrumentów finansowych dla Europy. Mówiąc krótko, to nie degradowałbym tego Londynu jakoś tak, albo nie grzebał ich zawczasu. Odpowiadając na pytanie pana redaktora o to, która stolica będzie najważniejsza, no to mi się wydaje, że ten busi już dawno rozpoczął. I ta relacja między Warszawą a Budapesztem będą coraz bardziej napięte. A właśnie, bardzo ciekawe tematy nam się otwierają, ale o nich już porozmawiamy przy tej okazji. Bartosz Rydliński, Agata Kastrolewicz, Tomasz Grzegorz Gross, byli moimi gośćmi. Ja Państwu dziękuję, Robert Walenciak i zapraszam na 9:15. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, przed karskim parkiecie czy korcie.
rynkowy. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko super wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie Nie Tylko Sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Aby do tej intymnej relacji zbliżać się, zmierzać. I no właśnie w takim kierunku tutaj, jak pani Bożena przedstawiła Polskie Radio 24. Swoje doświadczenia. Informacje dnia.